powodzę, nie powodzę, na pewno nie zaszkodzi w końcu. Prawda? Co mogę wziąć, albo nie wziąć? Dlaczego? O tego jestem minister. Brać papuły. W Ameryce doszło do tego na przykład, proszę Państwa, że aktorka, dość popularna, Murzynka, chciała, bo chorowała jakąś białaczkę, rodzaj tam dość skomplikowanej choroby i było na nią lekarstwo, ale jeszcze nie przebadane przez FDA, nie miał zgody. I ona błagała, że ona chce je wypróbować na sobie, no ona jest dorosła kobieta, no chce to wypróbować. Nie pozwolono i umarła. Lekarstwo okazało się być skuteczne. To są ludobójcy. Tam siedzą ludzie, którzy za łapówkę są ludobójcami po prostu. Jakie oni mają prawo to mi przeszkodzić? Otóż to jest dlatego, że w procesie niewolniczym, w odróżnieniu od normalnego, nie obowiązuje podstawowa zasada prawa. Zasada prawa, że mówią, która brzmi volenti non fit in iuria. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Ta pani chce wziąć to lekarstwo, to sobie bierze i najwyżej umrze. No to trudno. Chcącemu nie dzieje się krzywda, prawda? A jechać samochodem, się nie zapnę pasami, no to najwyżej sobie mordę rozkwaszę, bo tam się nie. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Prawda? Się nie ubezpieczę, no to na starość będę żebrał. No chcącemu nie dzieje się krzywda. No, jeżeli na przykład kara śmierci, no jeżeli morderca wie, że morderstwo jest kara śmierci i morduje, no to chce, żebyśmy go powiesili i go wieszamy, prawda? I koniec dyskusji. No, to wszystko, całe to zło właściwie wynika z zanegowania tej podstawowej zasady. Chcącemu nie dzieje się krzywda. To jest miara tej wolności. Nie jesteśmy niewolnikami, nie jesteśmy krową, którą się bierze na postronku, bo krowy się wiąże na postronach, tak samo jak mnie pasek na samochodzie, żeby sobie krzywdy nie zrobiła. No. To jest traktowanie człowieka jak odpowiedzialnej osoby, a nie jak krowy, małego dziecka czy niewolnika. A dzisiejsze państwo traktuje nas jak właśnie niewolników. Co się stało, proszę państwa? Powiedzmy sobie, co się stało w wyniku odejścia od tej zasady i kilkudziesięciu jeszcze innych zasad, o których nie będę już mówił, bo nie ma czasu. Prawda? Otóż, proszę państwa, nasza cywilizacja z dziecka białego człowieka to była cywilizacja, która panowała cały świat. Myśmy rządzili światem. Biały człowiek był szanowany powszechnie, prawda? Był człowiekiem wykształconym, był człowiekiem odważnym. A był gość. A jeżeli go nie szanowano, to przybywała kanonierka brytyjska, nie już go szanowano. Otóż, proszę Państwa, tak było kiedyś. Dlaczego? Dlaczego byśmy zrobili cały świat, a nie załóżmy Indianie na Wacho? Bo oni mieli inną cywilizację. Co jest cywilizacja? To jest pewna zasada, prawda? I mają takie zasady, mają inne zasady. Na przykład Indianie na Wacho mają zasadę, że wszystko musi być porówno. To tacy nam naturalni komuniści. Jak dwóch Indian na Wacho stoi przy tablicy, rozumieją to samo zadanie, to jeden, który już kończy zadanie, patrzy, czy drugi też już skończył, dopiero jak tam kończy, to stawia ostatnią kreskę. Musi być porówno. No i to jest pewna cywilizacja oczywiście, bo my mamy coś z tych wyścigów szczurów, prawda, tego cywilizację współzawodnictwa, a oni mają cywilizację socjalistyczną porówno. Jaki efekt? My latamy na księżyc, a oni jedzą pendraki z siebie, prawda? Każdy słuchu bonu kujichwę, każdy ma co chce, prawda, oczywiście. Tylko proszę na mnie narzucać cywilizację Indian na Wachu. Podobno bardzo postępowa, ale ja w to nie wierzę. Przynajmniej po prostu nie lubię pędraków. No i proszę Państwa, ta sytuacja została nam narzucona. I myśmy podbili cały świat, prawda? Od 100 lat coraz więcej rządzą nami czerwona hołota, ta właśnie w Brukseli w tej chwili tam jest umocowana. Jaki jest efekt? Zmienili nas, nie jesteśmy Europejczykami, jesteśmy nowo homo novus, mamy zupełnie inne wartości, odmienne niż europejskie, a też unijne, prawda? A quis communa uter teraz są takie, prawda? Są dokładnie odwrotne. Zrozumcie Państwo, wartości, które narzuca nam Unia, są odwrotne niż wartości europejskie. Wartości europejskie jest to, że Europa nigdy nie była zjednoczona. Prawda? Zawsze to były bitne kraje, które walczyły między sobą, dzięki temu się tężyzna wyrabiała, prawda? I ten, to jest wartość europejska. Unijna jest oczywiście dokładnie odwrotna. No. Za wartością europejską było na przykład, że powiedzmy, że kto nie pracuje, niech też nie je. Wartością unijną oczywiście jest, że trzeba takiemu dawać zasiłki, Panie Boże, żeby Panie Boże, nie miał krzywdy, żeby mógł jeść. Prawda? To odwrotne zasady niż europejskie. Jaki jest efekt? Efekt jest taki, że dzieci nas kolonizują. Przyjeżdżają Chińczycy, wykupują, przyjeżdżają muzułmanie, kolonizują Europę. Bośmy odeszli od normalnych zasad. Słuchajcie, czy dajcie sobie sprawę, że na przykład się głosi ich zasadę, ba, nawet słyszałem kościelnych dozwolników, którzy mówią, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Jak to? Życie ludzkie najwyższą wartością?
To są ci ludzie, którzy umierali dla ojczyzny, którzy umierali za wiarę, którzy oddawali swoje życie w obronie kobiety, w obronie dziecka, prawda, w obronie honoru. To są idioci. Przecież nie oni podderabili ja. Rzeczy ważne na naszej cywilizacji, prawda, dla których warto zakrywać swoim życiem. Jak może przetrwać cywilizacja, która wierzy, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, tak nie można przetrwać. Przyjdzie ktoś, chwyci dziecko, mówi tak, podejrzne gardło, daj ci 10 miliardów, bo jak nie, no to jak? Życie ludzkie jest najwyższą wartością, to trzeba mu dać, bo jest wartością większą 10 miliardów, nie? No. Jak on może powiedzieć, że życie ludzkie jest najwyższą wartością? To jest sprzeczne z całą naszą cywilizacją, proszę Państwa. To oczywiście nie jest prawdą. Są rzeczy ważniejsze niż życie ludzkie. Trzeba to jasno powiedzieć. Oni w tej chwili na miejsce Boga pojawił się człowiek jako Bóg, prawda? I oczywiście no, człowieka, bo Boże, skrzywdzić nie można i tak dalej. Nie można dziecku nadać skórę, prawda? Nie można ukarać człowieka cieleśnie, bo Panie Boże. No. To jest coś nieprawdopodobnego. To jest całkowicie sprzeczne z wartościami europejskimi. I powtarzam, efekt jest taki, że dzisiaj nas kolonizują. Dzisiaj nas kolonizują za kilkanaście lat, proszę Państwa, narodowcy się martwią, co to będzie, jak tutaj Niemcy przyjdą. Proszę Państwa, za kilkanaście lat będziemy graniczyli z kalifatem Saksonii i z emiratem Brandenburg. W tej chwili jest 10% muzułmanów, ale na jedno dziecko białe pada 8 dzieci muzułmańskich. Chcę policzyć, co będzie za 20 lat. Chcę policzyć. Po prostu, my umieramy. Dzieci się nie rodzą, bo niewolnik nie ma interesu, żeby rodzić dziecko, co im padło. Nie rodzą się dzieci. Jeszcze jedna konsekwencja. Jak mnie uczono w szkole, ustrój niewolniczy jest ustrojem niewydajnym gospodarczym. No i właśnie to widzimy na własnych oczach. Jak inne kraje to jest 10-15%, ale mamy, jak to plus jeden ma Polska, to jest, bo jesteśmy zieloną wyspą, bo cała reszta jest na czerwono, bo na minus 1 czy minus 2, prawda? Jesteśmy zielona wyspa z plus 1. To kompromitacja. Jest to kompromitacja, proszę Państwa. Europa umiera. Pod okupacją Unii Europejskiej Europa umiera. Ja, proszę Państwa, jestem Europejczykiem. Jestem dobrym Europejczykiem. Wiecie, dobry Niemiec nienawidził III Rzeszy, która sprowadziła na Niemcy takie nieszczęścia. Dobry Rosjanin nienawidził Związku Sowieckiego, który sprowadził na Rosję takie nieszczęścia. I dobry Europejczyk nienawidzi Unii Europejskiej, który doprowadził Europę do tego stanu, w którym ona teraz jest. Proszę Państwa, jest tam upadku kompletnego. I my mówimy, że trzeba wrócić do normalności. Ale przecież przy okrągłym stole ci agenci, reformatorzy tak zwani z PZPR-u plus ich własna agentura, wie Państwo już teraz chyba wiecie, ci wszyscy wybrani opozycjoniści byli po prostu agenci bezpieki, ustalili, że prawica w Polsce nigdy nie zostanie dopuszczona do władzy. I dlatego właśnie nas pokazują w telewizji, ośmieszają, prawda, opływają i tak dalej. Natomiast, proszę Państwa, no, wyraźnie konieczność toruje zdrowie przez przypadki i widać wyraźnie, że wartości muszą się odrodzić. Albo umrzemy. Albo umrzemy. Przyjdą muzułmanie i koniec. Prawda? Bo oni się nie boją umrzeć. Oni umieją oddać życie za wiarę czy za ojczyznę. A my nie umiemy. Jak mogą nas szanować? Ja mówię, że nas nie szanują, tak? Jak mogą nas szanować, proszę Państwa, jak na przykład 12 lat temu w Srebrenicy, dwa bataliony wojsk holenderskich, uzbrojone w najnowocześniejszą broń, miały pilnować 8 tysięcy Bośniaków, muzułmanów na ogół. I przyszło paruset Serbów z klamiami na sznurkach i powiedzieli, żeby oddać im tym muzułmanom, bo jak to będą strzelać. No to dzielne wojska holenderskie, bo życie ludzkie jest najwyższą wartością, nie? Pochowały się do piwnicy. I proszę Państwa, oni zgwałcili wszystkie bośniaczki i wmordowali wszystkich bośniaków. 8 tysięcy ludzi. Proszę Państwa, według wartości europejskich, tych żołnierzy się kładzie na ziemi i co się temu się strzela w łeb. Zadacie się dziesiątkowanie. Decymacji po łacinie. Według wartości unijnych, dwa lata temu była już królowa Holandii, wręczyła im medale za służbę w Bośni. To jest hańba, jak oni mają nas szanować? Kim my jesteśmy? Bandą tchórzy. Jak mają nas szanować? Jak, proszę Państwa, imam Anglii 2,5 roku temu oznajmił, że nie wolno w szkołach kolportować pocztówek przed Bożym Narodzeniem z Matką Boską i Dzieciątkiem Jezus, bo to może urazić uczucia muzułmanów.
Dziwne, że przez 2000 lat nie uleżało to uczyć akurat Żydów, ale musieliśmy się nie bali, a u nas się boją. A oni to widzą, że my się ich boimy. Się śmieją z nas. Jesteśmy 10 razy jeszcze od nich liczniejsi, my się ich boimy. No bo oni prawie są bomby, a my nie. My się boimy. Ale co śmieszniejsze, na drugi dzień wielki imam Anglii ogłosił oświadczenie, że on w ogóle nie rozumie, o co chodzi, bo zgodnie z Koranem Jezus Chrystus jest wielkim prorokiem Boga. Matka Boska, jako Miriam, jest matką, jest czczona również w tym, przez muzułmanów, i on nie rozumie, na czym miałby polegać obraza uczuć muzułmanów, tylko portujemy pocztówki z Matką Boską i Dzieciątkiem Jezus. Czyli nie dość, że się kompromitujemy kompletnie, prawda? To jeszcze wykazujemy się kompletną ignorancją. Ignorancją włazimy bez mydła tam, gdzie nas nie proszą. No, proszę Państwa, to jest coś przerażającego, co się dzieje w naszej cywilizacji. To przerażające. Opanowali nas ludzie, którzy są całkowicie, to nie są w ogóle ludzie. Socjaliści w ogóle są ludźmi, to są istoty pośrednie między człowiekiem a małpą. To są ludzie, którzy oczywiście fizycznie są ludźmi, natomiast umysłowo to nie są, to na pewno nie są Europejczycy. Z całą pewnością to nie są Europejczycy. I my tutaj pod okupacją tych ludzi jesteśmy. Ludzie to potulnie znoszą. I teraz powiem jeszcze kilka słów, na czym polega Unia Europejska, żebyście Państwo sobie dobrze zapamiętali. Jak ona jest zorganizowana i w jaki sposób? Otóż kiedyś tam istniało sobie EWG, prawda, pamiętamy, Wspólnota Gospodarcza, Wspólnota Węgla i Stali, prawda, coś tam, wolny rynek, jakieś takie rzeczy. I bardzo poszło. Dzisiaj, proszę Państwa, istnieje Unia Europejska, która składa się tak. Na dole jest warstwa doskonale zarabiających ludzi. Za te pieniądze, te pensje, które biorą, gigantyczne pieniądze, prawda, tam 50 tysięcy miesięcznie, czy coś tego złotych, prawda, są gotowi własną matkę zabić, prawda, i dowolne rzeczy przyjąć. Na przykład mówią, że wierzą w globalne ocieplenie. Przecież nie wierzą, nikt normalny nie wierzy w to, że człowiek powoduje globalne ocieplenie. Ale tak mówią, no bo za te pieniądze to im się opłaca, prawda, tak mówią. Niektórzy są, może nawet i wierzą, cholera. I to jest ta dolna warstwa. Za pieniądze i to wszystko robią. I mają odpowiedniki w swoich krajach, którzy też, prawda, są pieniądze z Unii, też wygadują takie głupoty. Wyżej jest warstwa ludzi, którzy naprawdę zarabiają pieniądze. Tacy ludzie jak Al Gore, prawda, są Amerykaninem, ale najpierw widać, prawda, na handlu tym nadwyżkami CO2 on robi 100 milionów rocznie, prawda. To się opłaca, są naprawdę pieniądze jakieś duże. Jest tam parę tysięcy ludzi, którzy się tym zajmują, prawda, i na przykład na walce z globalnym ociepleniem to poszło 900 miliardów euro. No jak 900 miliardów, to łapówki, to jest około 10% z reguły, więc trafili 10 miliardów, podzielimy na powiedzmy 6 tysięcy, no to wychodzi, że tam 15 milionów na łebka, prawda, zarobili przez kilka lat. No to warto o te pieniądze zwalczyć, prawda? I to jest ta warstwa, która kieruje tym. Ale to nie jest najważniejsza warstwa. Na samym szczycie Unii są ludzie, którzy nie pracują dla pieniędzy, tylko dla idei. O, pieniądze oczywiście biorą, jeżeli się da przy okazji, ale pracują tak naprawdę dla idei. Co to są za ludzie? Sięgnijmy w przeszłość 30 lat. Wtedy był kolejny szczyt lewicy, więcej niż 30 lat lewicy, tam dzieci kwiaty, prawda, hipisi, wolna miłość, wolność narkotyków, tam Bota Woodstock, prawda, takie rzeczy. No a co bardziej zapatrzyli, to zakładali czerwone brygady, prawda, we Włoszech, czy Rote Arme Fraktion w Niemczech, prawda, za pieniądze akurat sowieckie, no, i walczyli z tym ohydnym kapitalizmem. Lewica taka. Proszę Państwa, ta lewica poniosła klęskę. Nikt się nie przybywa dzieci kwiatami, przestali śpać, niektórzy zmarli od prześpania, prawda, przestali być modni. Rote Arme Fraktion została zastrzelona w więzieniu. Kary śmierci w Niemczech nie ma, ale trzeba ich było zastrzelić, więc wszyscy popełnili samobójstwo. Dziwnym trafem jednego dnia wszyscy mieli pistolety i się zastrzelili grzecznie. Czerwone brygady zniły w więzieniach.
była klęska lewicy. I wtedy guru lewicy, pan Rudi Duczkę, sprawdźcie to sobie, takie nazwisko w encyklopedia, Rudi Duczkę, bo do wtedy no, nie kochał autorytet, powołując się na Mao Tse-tunga, który robił wielki marsz, powiedział, robimy wielki marsz przez instytucje. Przestańcie się buntować, idźcie na urzędników państwowych, EWG i innych i wzajemnie się wspierając macie opanowywać te instytucje. I po 30 latach oni to zrobili. Przerobili EWG na Związek Socjalistycznych Republik Europejskich, zwany Unia Europejska. Zobaczcie, że wszyscy ci przywódcy to są byli komuniści. Wszystko powybierali starannie przez ludzi takich jak Rudi Duczkę. A jakie były ich cele? Przecież wiadomo, że oni robili to dla dobra ludzkości. Lenin też działa dla dobra ludzkości. Oni są jak najlepiej. Jakie były ich cele? Zajrzyjcie sobie do encyklopedii, jakie były ich cele 30 lat temu. Poczytajcie, był taki raport rzymski, który tłumaczył, dwa raporty rzymskie nawet, że za 10 lat, w roku 60 mówiono, skończy się energia, nie będzie już żelaza, nie będzie węgla, nie będzie ropy, nastąpi globalne oziębienie. Wierzono w ten klub rzymski, właśnie oni wierzyli, że klub rzymski, że to nastąpi. I hasłem było zero growth, zerowy wzrost. Tylko zerowy wzrost uratuje ludzkość przed zgubą. Nie może ludzkość zastać liczebnie, nawet przyrost naturalny ma być zerowy, lepiej ujemny i zerowy przyrost naturalny, i zerowy wzrost gospodarczy. I oni to robią. Słuchajcie, nie ma sensu tłumaczyć tym ludziom, że walczycie z tym globalnym ociepleniem, to nas kosztuje 900 miliardów i to powoduje nasz zastój gospodarczy. Oni tego chcą. Równie dobrze moglibyście państwo powiedzieć panu Lewandowskiemu, nie kop pan mocno tej piłki, bo ona wpadnie do bramki. To jest ich cel. Zrobić zerowy wzrost. Nie mówcie im, że podwyżka podatków powoduje zahamowanie gospodarki. Oni chcą zahamowania gospodarki, dlatego domagają się, żeby podatki były jak najwyższe, nakładają minimalne podatki. We wszystkich krajach europejskich muszą być minimalne podatki, bo nie może być, podatki nie mogą być za niskie. To jest celowe, świadome po to, żeby był zerowy wzrost. I nie dziwmy się, że jest zerowy wzrost, no bo tak miało być. Ten spisek się udał. Nawiasem mówiąc, oni zawsze mówią, że trzeba być miały teorie spiskowe. No, proszę państwa, pierwszą rzeczą, którą robi spiskowiec, to jest przekonanie władcy, że żadnego spisku nie ma. To jest najważniejsza sprawa. Dlatego się trzeba na wszelką cenę uśmieszać wszystkich, którzy mówią o spiskach. No ale wiemy, że był spisek Gwidona Foxa, prawda? Nawet się obchodzi rocznicę. Co roku takie maski Foxa się nosiło, nie? Jak widać, spiski istnieją. Bardzo wiele spisków. Bolszewicki spisek się udał, prawda? Niemiecki bardzo się udaje. I ten spisek też się niestety udał. Ten spisek się udał. I trzeba zedrzeć maskę z tych ludzi, zobaczyć ich przeszłość. To wszystko byli komuniści. I teraz udają, na przykład udaje Hadeka, prawda? Na przykład pan van Rompuy udaje Hadeka, ale siostra Mandela w Komunistycznej Partii Belgii, pan Barroso był komunista, to wszystko są byli komuniści. Powybierali starannie do swojej roli. Udają teraz się nie mówi o socjalizmie, tylko o państwie opiekuńczym, a ci opiekunowie, którzy, jak to opiekunowie tej krowy, prawda, czy albo dziecka, którzy się nie opiekują. I jeżeli nasza cywilizacja ma przeżyć, to musimy tych ludzi zdemaskować, odebrać im władzę i znów wrócić do czasów, kiedy poszczególne państwa konkurują między sobą, prawda? Kiedy mamy rozwój gospodarczy, kiedy mamy rozwój ludnościowy, musimy się rozwijać, bo kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu, prawda? Co stoi w miejscu, ten się cofa. Pamiętacie, Alicję w Krainie Czarów. Trzeba biec bardzo szybko, żeby stać w miejscu. Bo musimy się rozwijać wbrew tym łajdakom, którzy grożą hasła zastoju gospodarczego. Musimy iść w górę. Musimy zlikwidować podatki dochodowe. Całkowicie. To jest wynalazek zupełnie kretyński. Akurat mija 100 lat od chwili, kiedy Amerykanie wprowadzili podatek dochodowy. Jest to bardzo ładna okazja, żeby go zlikwidować. Akurat podatek dochodowy Unia Europejska zostawiła nieopatrznie w rękach poszczególnych krajów, więc możemy to zrobić bez obawy weta ze strony Brukseli. Mamy to wrzeszczeni, oczywiście, no wrzeszczeni, ale akurat to możemy zrobić. VAT-u nie możemy obniżyć, powiedzieć 15% akcyzy nie możemy tam. Natomiast akurat dochodowe możemy i dlatego się domagamy likwidacji podatków dochodowych. Przecież co to jest podatek dochodowy? To jest kara za to, że się pracuje, prawda? Jeżeli ja pracuję dwa razy tyle, to płacę dwa razy większą grzywnę państwu. A jak mam podatek dochodowy progresywny, to jak pracuję dwa razy lepiej, to płacę państwu cztery razy wyższą grzywnę.
W ogóle, a wiecie, nie pracuje, to dostaje zasiłek za to, że nie pracuje. To dziwne, że to kogoś się pracuje. Wszyscy jeszcze nie przeszli na zasiłki i nie przeszli na czarnej strefy, prawda, i nie produkują nielegalnie. To się jeszcze uczciwy.